26 dzień kwietnia, poniedziałek, czas na raport. Kinga Jamioła, witam Państwa i zapraszam. A dziś w serwisie między innymi pożar budynku gospodarczego w Władysławie Śląskim, nie żyją dwie osoby. Spaliła się hala produkcyjno-magazynowa w Studzienicach. 1,5 miliarda złotych na kontach Ślązaków, 13. emerytura została wypłacona. Tragiczny pożar w Władysławie Śląskim. Z ogniem walczyło 6 zastępów strażaków. Niestety, mimo podjętej reanimacji, 2 osoby zmarły. W dniu dzisiejszym o godzinie 4:48 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Władysławiu Śląskim wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku jednorodzinnego w Władysławiu przy ulicy Młodzieżowej. Jak się okazało, po przyjeździe pierwszych zastępów Państwowej Straży Pożarnej pożarem objęte było pomieszczenie w budynku gospodarczym przylegającym do budynku jednorodzinnego. Jak się okazało, feralnego ranka w budynku były 2 osoby, mężczyźni w wieku 65 i 74 lat. Strażacy po wejściu do środka zabezpieczeni w aparatach ochrony dróg oddechowych zlokalizowali najpierw jedną osobę, która została wyniesiona na zewnątrz, po czym znaleziono drugą osobę, która też po wyniesieniu została udzielona obojgu osobom kwalifikowana pierwsza pomoc. Niestety przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego, stwierdził zgon obu osób. Przyczyną śmierci mężczyzn prawdopodobnie było zaczadzenie. To, dlaczego w budynku pojawił się ogień, wyjaśnią czynności dochodzeniowe. Prawdopodobnie doszło do zapruszenia ognia. W Studzienicach niedaleko Pszczyny spaliła się hala produkcyjno-magazynowa. Z pożarem, który wybuchł wczoraj nad ranem, walczyło kilkanaście zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Kłęby czarnego dymu pojawiły się w niedzielny wczesny poranek nad Studzienicami w powiecie pszczyńskim. Jak się okazało, zapaliła się hala produkcyjno-magazynowa. W działaniach uczestniczyło 13 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, 8 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej. W wyniku zdarzenia całkowitemu spaleniu, zniszczeniu uległ dach obiektu magazynowo-produkcyjnego wraz z wyposażeniem ze zgromadzonymi materiałami. Ogień przedostał się również na dach sąsiedniej hali, jednak udało się nie dopuścić do jego rozprzestrzenienia. Dzięki temu druga hala została uszkodzona jedynie w niewielkim stopniu. W obiekcie były zgromadzone materiały, produkty tak zwanej chemii domowej, czyli głównie służące do czyszczenia i dezynfekcji. Na szczęście nikt nie ucierpiał i skończyło się jedynie na stratach materialnych. 2 grudnia w życie weszły przepisy nowelizujące ustawę o przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. W praktyce oznacza to, że nieprzyjęcie mandatu w wysokości 500 zł za brak maseczki lub jej niepoprawne noszenie nie wiąże się z uchyleniem kary przez sąd. W teorii 2 kwietnia sąd wydał wyrok umarzający postępowanie przeciwko ukaranemu tym mandatem mieszkańcowi Mińska Mazowieckiego. Od początku trwania obostrzeń w Polsce trwa dyskusja, czy rząd ma prawo do wprowadzania nakazu noszenia maseczek w sytuacji, gdy nie wprowadza stanu nadzwyczajnego. Na podstawie tych spekulacji wiele osób nie przyjmuje mandatów za ich nienoszenie. Warto zaznaczyć, że obowiązek był początkowo wprowadzany jedynie za pomocą rozporządzenia. Sprawy osób, które odmawiały mandatu, wlądowały w sądach, a te w większości je kasowały. Dlatego pod koniec ubiegłego roku rząd postanowił wzmocnić podstawę prawną do wystawiania mandatów za brak maseczek i obowiązek ten został wpisany do ustawy. Jak się jednak okazuje, niewiele to dało. Adwokat Magdalena Wilk poinformowała na stronie swojej kancelarii o umorzeniu postępowania w sprawie za brak maseczki za czyn po 2 grudnia 2020 roku. Teraz tak naprawdę to patrzymy dopiero jak się będzie kształtowała linia orzecznicza, bo co prawda od grudnia mamy nowelizację przepisów w tym kierunku, że już sprawy maseczkowe miałyby być ustawowo dobrze uregulowane, ale jednak tak zostały uregulowane, że można mieć duże wątpliwości co do tego, czy ten nakaz rzeczywiście obowiązuje. Jak dodała Magdalena Wilk, w umorzeniu postępowania sąd oparł się na 2 podstawowych argumentach. Nakaz godzi w konstytucyjną wolność do poruszania się, a zatem powinien być wprost sformułowany w ustawie oraz ustanowienie generalnego nakazu obowiązującego de facto w całym kraju, a nie na wyszczególnionych obszarach stanowi przekroczenie delegacji ustawowej. Dokumentacja już nie jest tak oczywista jak co do wydarzeń sprzed grudnia, kiedy było wiadomo, że
nakaz noszenia maseczek może obowiązywać tylko osoby, które są chore bądź podejrzane o zachorowanie. Teraz ta argumentacja, że nakaz nie obowiązuje lub też, co z prawniczego punktu widzenia troszeczkę jest, ma inne znaczenie, obowiązuje, ale nie można karać za złamanie takiego nakazu. No, czekamy po prostu, jak sądy do tego podejdą, bo ta argumentacja jest, ale nie jest tak oczywista jak do zachowań sprzed grudnia. Mimo protestów i licznych zastrzeżeń na temat noszenia maseczek, wciąż pojawiają się jej zwolennicy i przeciwnicy. Bardzo dobry sposób. Trzeba nosić. Te noszenie tych masek to jest takie duszujące, to już tak nosza. Jak już starszy człowiek jest, to bardzo to dusi. Dusze, co jak się w tym chodzi, to normalnie dusi. Uważam, że jest zbędny. Znaczy uważam, że przegięcie trochę. Naprawdę temperatura coraz wyższa. Po prostu człowiek się dusi. Warto dodać, że od chwili wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa policjanci pouczyli ponad 222 tysiące osób. Ponad 88 tysięcy ukarano mandatem karnym, a w ponad 44 tysiącach przypadków skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Od ponad roku zmagamy się z pandemią koronawirusa, jednak wiele osób w dalszym ciągu znieważa oraz wulgarnie i fizycznie atakuje pracowników ochrony zdrowia. Śląska Izba Lekarska stara się walczyć z tego typu nadużyciami, stąd pomysł na akcję pod nazwą Szanuj Medyka. Szanuj Medyka to protest służby zdrowia wobec ośmieszania, nienawiści, zastraszania, a nawet grożenia przez pacjentów oraz osoby postronne. Z tego typem agresji spotykają się nie tylko lekarze, ale także pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, farmaceuci, opiekunowie medyczni, salowe, sanitariusze czy rejestratorki. Wezwiska, pogróżki, podważanie naszych kompetencji. Są to słowa typu, co wy tu robicie, nic nie robicie, nie umiecie się zająć pacjentami, tu można umrzeć. Rzucił się na mnie, rzucił się na szyję, próbował wykręcić rękę. Wreszcie wypchnął moją osobę na drzwi i w ten sposób, tak jak w starych westernach, oboje wypadliśmy na korytarz. Jesteśmy wyzywane od nieuków, konowałów, od niedouczonych covidowców. Te historie dobitnie pokazują, do jakich sytuacji w dobie pandemii koronawirusa dochodzi w placówkach pomocy zdrowotnej. Akcja Szanuj Medyka ma zmienić ten stan rzeczy. Szanuj Medyka to akcja, która ma przypomnieć takie podstawowe zasady, że każdy człowiek za swoje czyny oczekuje odrobinę szacunku. I ten szacunek również należy się nam, medykom. Staramy się na co dzień pomagać pacjentom, ratować ich zdrowie i życie. Nie zawsze jest to proste, nie zawsze kończy się to sukcesem. Dzisiejsze czasy pandemii pokazały nam, że wszyscy są zniecierpliwieni, wszyscy są zmęczeni i wszyscy chcieliby szybko i bezboleśnie załatwić swoje sprawy związane z ratowaniem zdrowia i życia. Nie zawsze to możemy zrobić. Wiemy wszyscy, że żyjemy w czasach, gdzie jesteśmy wszyscy obciążeni bardzo tym ciężarem pandemii. Zarówno jest to po stronie pacjentów, jak i po stronie lekarzy. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to zmęczenie może wywoływać różne niepożądane reakcje i dlatego tym bardziej w tych ciężkich czasach musimy pamiętać, żeby siebie szanować, bo pamiętajmy o tym, że medycy, którzy są zarówno na pierwszej linii frontu, ale także ci, którzy są w poradniach, którzy są w szpitalach, nie zajmują się pacjentami covidowymi, są narażeni na bardzo duży stres. Jednym z elementów akcji prowadzonej w porozumieniu z samorządem pielęgniarek i położnych, ratownikami medycznymi i farmaceutami są noszone na fartuchach i kombinezonach plakietki z hasłem Szanuję Ciebie, Szanuj Mnie. Medycy będą je nosić z nadzieją, że to wołanie przynajmniej niektóre osoby pobudzi do refleksji. Trzynastki popłynęły do mieszkańców województwa śląskiego. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzyma ponad 1 000 000 mieszkańców Śląska. Trzynastka, czyli dodatkowe świadczenie pieniężne, przysługuje osobom uprawnionym m.in. do emerytury, renty, ale także rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jak mama 4+, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Właściwie to już wypłaciliśmy wszystkie trzynastki naszym emerytom i rencistom. Przypomnę, że to nie tylko ci, którzy pobierają emerytury, renty, ale także świadczenie kompensacyjne, czy nawet mamy, które zajmowały się dziećmi, tak zwane świadczenie mama 4+.
4+. Wypłaciliśmy ponad 1 200 000 osób te 13 emerytury. Przelewy opiewają na kwotę 1,5 miliarda złotych. Ostatnie wypłaty 13 do mieszkańców Śląska dotrą jeszcze przed majówką. Zostały jeszcze dwa terminy. 1 i 5 maja wypłacamy ostatnie 13. To są 13, które wypłacamy osobom, które pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Ale w związku z tym, że 1 maja mamy dzień wolny od pracy, więc nasi tutaj klienci dostaną trochę wcześniej te 13 emerytury, bo 27 kwietnia na poczta, 29 kwietnia już na konto, także będą mogli się cieszyć swoją 13 już na majówkę. Kwota 13 emerytury to 1250 zł i 88 groszy. Zabytkowy pałac w Baranowicach odzyskuje swój dawny blask. Wszystko za sprawą remontu, który jest realizowany od kilku miesięcy. Podczas prac konserwatorskich udało się odnaleźć zabytkowe przedmioty użytkowe i części architektoniczne. W lipcu minionego roku rozpoczęła się renowacja zabytkowego pałacu z XVI wieku w Baranowicach. Miasto Żory na realizację tego celu pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 13 milionów złotych. To pięknie odrestaurowane miejsce ma być ważne punktem turystycznym. Jesteśmy już po kilku miesiącach prac na obiekcie. Wykonaliśmy wszelkie badania konserwatorskie, wszystkie prace konserwatorskie. Wykonaliśmy też prace konstrukcyjne. No i jesteśmy na etapie już właściwie przemurowań, wymiany więźby dachowej. No, znaczna część przemurowań została już wykonana. Przymierzamy się powoli do rozpoczęcia w dużym zakresie prac tynkarskich. Zostały wykonane badania architektoniczne już na obiekcie. Pierwsze wzmianki o pałacu pojawiły się już w XVII wieku. Wtedy jeszcze pierwszy właściciel wybudował coś na kształt zamku. Był to mały budynek, zupełnie nie przypominający obecnego obiektu. Ten budynek, tak jak mówiłam, już miał kilka faz budów i przebudów i w latach 20. XX wieku pełnił on i funkcję sanatoryjną, następnie funkcję ośrodka kolonijnego, a od 1952 roku był szkołą z mieszkaniami dla nauczycieli. W trakcie badań udało się odkryć całkiem sporo. Wnętrza pałacu okazały się dużo bogatsze niż się spodziewano. Tutaj są fragmenty polichromii z sufitu i ścian, które zostały zdjęte z tych miejsc, gdzie stan techniczny podłoża nie pozwalał na ich zachowanie, albo tam, gdzie na przykład projektowane są nowe przejścia. I po poddaniu tego konserwacji wrócą one do tej samej lokalizacji lub też zostaną gdzie indziej zamontowane na ścianach w obiekcie. Jest to dosyć taka interesująca rzecz, bo tutaj ściągamy fragment malowidła razem z tynkiem i potem można go przykleić na ruchome podłoże i zamontować z powrotem na ścianie. Docelowo obiekt w Baranowicach ma stanowić dom pracy twórczej, jak również ma tutaj powstać restauracja. Niektóre z sal będzie można również zwiedzać. W sali Sejmu Śląskiego odbyła się finałowa gala konkursu Prawda i Kłamstwo o Katyniu. Za jego organizację odpowiada europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Do 12 już odsłony wpłynęło blisko 2700 prac uczniów z regionu. Ponad 2600 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięło udział w 12 odsłonie konkursu Prawda i Kłamstwo o Katyniu, organizowanym przez europosłankę Jadwigę Wiśniewską. Pragnie ona za pomocą tego konkursu kształtować świadomość narodową wśród młodzieży. Z tej sztafety pokoleń zameldowało się 2695 uczniów z województwa śląskiego. W tym trudnym roku, w czasie pandemii, do zadania stanęło 190 uczniów z 78 szkół naszego województwa. To imponująca liczba. To ludzie, którzy stanęli do zadania odkrywania prawdy o zbrodni katyńskiej. Gala finałowa przedsięwzięcia odbyła się w sali Sejmu Śląskiego, gdzie wręczono nagrody laureatom. Do postawy ofiar katyńskich odniósł się marszałek Jakub Chełstowski. Myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać, że z tych postaw trzeba czerpać inspirację do życia, do walki o prawdę. A prawda sama się obroni, a stare przysłowie mówi, że ojcem prawdy jest czas.
I ta prawda zwyciężyła. Podczas wystąpienia europosłanka Jadwiga Wiśniewska przywołała słowa tragicznie zmarłego świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, które miał wypowiedzieć podczas obchodów w Lesie Katyńskim. Tak jak katyńskie kłamstwo było fundamentem założycielskim PRL-u, tak prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Rzeczypospolitej. Kłamstwo dzieli ludzi i narody, przynosi nienawiść i złość, dlatego potrzeba nam prawdy. Słowa te nie zostały wypowiedziane. 96-osobowa delegacja z prezydentem profesorem Lechem Kaczyńskim na czele zginęła pod Smoleńskiem. Z zapowiedzi europosłanki wynika, że w przyszłym roku odbędzie się 13. edycja tego konkursu. Lider zbyt mocny w meczu 17. kolejki piłkarskiej Ekstraligi Kobiet, przedostatni w tabeli TS Rof Rybnik, po dobrym meczu przegrał na swoim boisku z zajmującymi pierwsze miejsce Czarnymi Sosnowiec 0-3. Ozdobą spotkania był piękny gol zawodniczki gości Martyny Wiankowskiej, która popisała się przewrotką, jakiej nie powstydziłyby się największe gwiazdy futbolu. Ten mecz miał zdecydowanego faworyta. W sobotnie południe na stadionie w Rybniku Niedobczycach spotkały się ekstraligowe drużyny TS Rof i Czarnych Sosnowiec. Miejscowe grają ostatnio coraz lepiej, ale niestety już jakiś czas temu musiały się pogodzić z faktem, że po jednym sezonie spędzonym w najwyższej klasie rozgrywkowej wrócą w szeregi pierwszoligowców. Z kolei Czarne Sosnowiec są na najlepszej drodze do wywalczenia tytułu mistrzyń Polski. Pomimo takiej dysproporcji pierwsza połowa była wyrównana. Padła w niej jedna bramka, ale za to taka określana mianem Stadiony Świata. W 14 minucie zawodniczka z Sosnowca Martyna Wiankowska popisała się pięknym strzałem z przewrotki i nie dała szans Kindze Seweryn. Po przerwie zarysowała się nieco większa przewaga przyjezdnych, potwierdzona dwoma kolejnymi bramkami. W 64 minucie gola zdobyła Agnieszka Jędrzejowicz, a w 74 minucie po strzale z rzutu karnego wynik spotkania ustaliła Martyna Wiankowska. Pomimo porażki 0-3, trener Krzysztof Klonek był zadowolony z postawy swoich podopiecznych. Oczywiście, że jestem dumny, ale to nie jest jedyny mecz, w którym jestem dumny po. Nie tylko z Głogówkiem, ale w wielu meczach dziewczyny zaprezentowały się naprawdę przyzwoicie na miarę swoich możliwości. Ten mecz był wyjątkowy dla nas, no bo był z liderem, z drużyną, która przegrała tylko jeden mecz. W związku z tym mieliśmy całkiem inny plan niż po poprzednich meczach. Dziewczyny realizowały ten plan konsekwentnie. No niestety w pierwszej połowie zdarzył się błąd, który zaważył na tym, że schodziliśmy do bramki, do szatni z jednobramkową stratą. Po przerwie rybniczanki chciały doprowadzić do wyrównania, ale otwarta gra spowodowała, że narażały się na szybkie ataki przyjezdnych. Z minutami to coraz bardziej się odkrywaliśmy, w związku z tym padły te kolejne dwie bramki, ale dziewczyny zostawiły serce na boisku, zdrowie, także ja jestem z nich bardzo dumny. Po 17 rozegranych kolejkach Czarni Sosnowiec liderują tabeli Ekstraligi Kobiet z 46 punktami na koncie. TS Rof jest przedostatni i do tej pory zgromadził 4 oczka. A więcej sportowych informacji w raporcie sportowym o godzinie 19.10. Dziękuję za dziś i zapraszam do zobaczenia.